Gratuluję drużynie Gwardii Zwycięstwa. Nam przez naszą nieskuteczność i przez proste błędy ten mecz od 40 bodajże minuty zaczął się wymykać z rąk. Ta nasza przewaga zaczęła systematycznie topnieć. Jak wspomniałem, nieskuteczność plus dwie piłki meczowe, które mieliśmy. Niestety Adam Malcher je obronił. No bardzo przykro, ponieważ przez 40 minut graliśmy naprawdę bardzo dobre spotkanie. Natomiast później gdzieś to wszystko nam odjechało. Przez naszą nieskuteczność po prostu. Kilka sytuacji byłyby zamienionych na bramki i ten mecz potoczyłby się inaczej. Niestety jest jak jest, dostaliśmy łatwe kontrataki. Drużyna z Opola była na fali, my bardzo duży czas w drugiej połowie graliśmy w osłabieniu. To nam mocno komplikowało sprawę. Przykro, ale takie jest życie. Cieszymy się bardzo, że wygraliśmy, bo to chyba w końcówce pierwsze było nasze prowadzenie i to nam dało 3 punkty. Ten mecz nie układał się od samego początku po naszej myśli. Za dużo błędów prostych popełniliśmy i bodajże była największa chyba różnica 8 bramek. Zaryzykowaliśmy, poszliśmy najpierw 5 plus 1, później 4-2 i to nam zaowocowało, że wyciągnęliśmy parę piłek. I ten mecz wygraliśmy dzisiaj 2 bramkami. Jestem bardzo szczęśliwy i gratuluję moim chłopakom, którzy grali do końca z poświęceniem i to nam dało dzisiejszą wygraną. Udowodniliśmy sobie, że mecz trwa 60 minut. Drużyna pokazała wielki charakter. No, przegrywając 8 bramek już jest ciężko z tego gdzieś wyjść. Jednak zaczęliśmy grać fajnie w obronie. Na pewno bardzo pomogła nam czerwona kartka dla Szymyślika. I zawodnicy, gospodarze zaczęli popełniać błędy. Zaczęliśmy też o wiele lepiej grać w ataku i rzucaliśmy bramki z kontrataku i też szybkiego ataku i wyciągnęliśmy ten mecz. No, ja jestem bardzo zadowolony, jestem dumny. Na pewno będzie fajna podróż powrotna do Opola.